Siemanko, witam serdecznie na swoim kanale. I nie róbcie tego, co ja zrobiłem, czyli nie podcinajcie masakrycznie ostro trawnika Monte Carlo. Jakiś tydzień, dwa tygodnie temu to zrobiłem i jestem załamany. Miałem czarne plamki na niektórych częściach tego trawniczka mojego kochanego. No i postanowiłem, że go trochę przytnę i szybko odbiję. Niestety przy takiej ilości kosiarek i kirysów, które posiadam, skończyło się to tragicznie. Kirysy zaczęły go wykopywać, przez co mam teraz dziury. No i bardzo brzydko to wygląda. Nie wiem, ile przejdzie, minie czasu, aby to odrosło i odbiło. Ale na ten moment jestem bardzo niezadowolony. Tak to ogólnie akwarium jako tako funkcjonuje. Poza tym małym szczegółem związanym z moim trawniczkiem. No i co więcej mogę powiedzieć? Chyba tyle. Pokażę bliżej, jak wygląda ten trawniczek. Wygląda bardzo źle. Fajny, zielony. Fakt faktem, gdzieniegdzie były czarne. Nie wiem, czy to był gląd, czy co to było. Ale teraz jest po prostu tragedia. Wcześniej wyglądał mniej więcej tak jak tam z tyłu. A teraz wygląda tak. Fakt, no zaczyna już puszczać nowe pączki. Bo widać tam prześwity już zielonych małych listków. Ale zmaściłem sprawę po całości. Ale cóż, odrośnie.